Okej, słuchajcie, to już było ostatnie cięcie. Tam widzę, że troszkę pomogła ta zmiana klatek na sekundę z 60 na 30. Już przecina troszkę mniej, jednak te ścinki występują. Ale już nic na to nie poradzę, słuchajcie. Także nic na to już nie poradzimy. I tak już jest całkiem nieźle. Zważywszy na to, co to było wcześniej. Także no nic. Dobra, dalej będziemy sobie kontynuować. Jeszcze jeden sekret gdzieś jest. Tylko gdzie? Oczywiście tam gdzieś jest jeszcze ten... A, jeszcze jest dron. Dobra, a propos drona. O, tutaj sobie jeszcze możemy... Żeby nam się ta runka naładowała z amunicją. 127. Było, a jest... 28. Dało się skokropnie dużo, musimy zabrać tej amunicji. Co poradzić. Czekajcie, gdzie to było? Gdzie to się szło? Gdzieś były te schody, a już wiem gdzie. Tutaj. Ten sekret tutaj zebraliśmy. Tym sekretem czasami nie jest ten robocik bojowy. Zaraz zobaczymy. Nie. To nie jest sekret. Tak jeszcze myślę, gdzie ten jeszcze jeden sekret jest, ale nie przypominam sobie nigdzie. Dobra, później będziemy myśleć. Tak czy siak, mamy robocika bojowego, możemy sobie wziąć kolejne ulepszenie. Ja proponuję obowiązkowo na tej fazie rozgrywki wziąć typ oblężniczy. Używaj przycisku modyfikacji broni, by naładować potężną przebijającą cele wiązkę. W trybie oblężenia nie można się poruszać. Jeżeli nie jest broń ulepszona, poproszę, bo to jest świetne ulepszenie. Oh yeah. Uwielbiam ten upgrade, słuchajcie. Modyfikacja ta wzbogaca broń o jonizator gazu argentowego. Po uruchomieniu zamyka próżniowo komorę, zaś gaz argonowy ulega jonizacji i przyjmuje formę plazmy. Już mi się przypomniał, gdzie jest sekret kolejny. Gdy to nastąpi, komora zostaje otwarta, a wiązka plazmowa wystrzelona. Ze względu na procesję działania tej modyfikacji niezbędne są zawory bezpieczeństwa uniemożliwiające uwolnienie energii przez zakończenie jonizacji argonu, przepraszam. Użytkownik nie może ponadto poruszać się podczas ładowania, gdyż proces uwolnienia się elektronów z gazu przebija bardzo niestabilne. Przebiega bardzo niestabilnie. Proces uwalniania się elektronów. Kilka. Po udanym wystrzeleniu wiązka plazmy może przebić wiele celów i zakończyć swój lot wstrząsającą eksplozją. Tak jest i tutaj nam się odblokowuje właśnie. I ja poproszę, wiązka ma teraz wokół siebie niszczycielską aurę lub czas ładowania wiązki ulega zmniejszeniu. Poproszę. I brakuje nam jeszcze dwóch punktów, żeby to sobie ulepszyć. Ale dobra, nieźle. Nieźle. Oczywiście trzeba pamiętać, że korzysta z tej samej amunicji co Plasma Gun. Niestety. Ten sam zabieg, jeżeli chodzi o ciężki karabin szturmowy i minigana. Dobra, i to by było na tyle. Kocham tą broń, powiem wam naprawdę. I kolejny wpis. Doom Marine. Najbardziej niezwykłego i niedawno odkrytego UAC Duncanu. Najbardziej niezwykłego i niedawnych odkryć UAC dokonano bez wątpienia podczas ekspedycji do piekielnego sanktuarium Kandigir. Po pokonaniu kilkunastu kilometrów w niezwykle trudnym terenie zespół odkrył zapieczętowany grobowiec, którego wejście i ściany pokryte były ruinami ochronnymi, inkantacjami wiążącymi. Dobrze czytałem. Po otwarciu znaleziono w nim liczne artefakty, m.in. strój Pretora, czyli naszego bohatera. I fajną w ogóle grafika tutaj wygląda, jak z Pisma Świętego, nie? Fajnie to wygląda.
fajny smaczek. Po otwarciu znaleziono w nim liczne artefakty, m.in. strój Pretora. Najistotniejsze odkrycie stanowi jednak olbrzymi sarkofag przytwierdzony potężnymi żelaznymi sztabami do podłoża w centrum grobowca. Miały one najpewniej nie dopuścić, by cokolwiek się dostało na zewnątrz lub weszło do środka. Z początku podejrzewano, że w środku znajduje się rzadki lub potężny demon. Po otwarciu okazało się jednak, że jest tam ciało człowieka. Nie było ono skamieniałe ani w stanie rozkładu. Mężczyzna wydawał się po prostu spać w mającym wiele tysięcy lat łożu. Ciekawe, kiedy się położył, chyba wtedy, kiedy pierwszy dum powstał. Próby jego przebudzenia, jak również zrobienie mu krzywdy, okazały się bezowocne. Ochronna warstwa argentu wokół ciała chroniła go i utrzymywała w stanie stazy. Okej. Okay. Archiwiści UAC skatalogowali odkrycie pod numerem DN15. Personel projektu wkrótce jednak zaczął określać mężczyznę mianem Doom Marina. Choć historia tego człowieka pozostaje nieznana, kamień spirali, a także inne artefakty znalezione w pęknięciu Argentu, czyli w tym miejscu, gdzie teraz gramy, były największe osiągnięcia dla projektu. Największe odkrycia dla projektu, nie? W pęknięciu Argentu podczas badania piekła w 2143 roku, rzucają nieco światło na kwestię jego tożsamości. Ryty w książce Dave'a, innym artefakcie znaleziono w Cadigir, przedstawiają Doom Marina w stroju pretora walczącego z demonami i przyglądającej się temu zakapturzonej postacie. Czyli to widzimy na obrazku. Ciekawe. Kim jest ta postać? Może to jakiś anioł? Wiadomo. Widzicie? A kto mówił, że Doom to tylko napierdzielanka? Jest tu też trochę sekretów, trochę tajemnic, fabule nawet, nie? Obraz ten znaleziono wcześniej wiele razy na tych artefaktach, ale dopiero odkrycie Doom Marina i stroju Pretora w zapieczętowanym grobowcu pozwoliło naukowcom złożyć w całość elementy tej zagadki. Uważa się obecnie, że Doom Marin mógł należeć do starożytnej grupy lub plemienia, być może był nawet przywódcą. To, czy jest bogiem, demonem czy człowiekiem, pozostanie niewiadomo, póki nie uda się dezaktywować bariery argentowej otaczającej jego ciało. Zagadka jego pochodzenia jest ciekawa, zwłaszcza z tego względu, że drony monitorujące UAC uczestniczące w ekspedycji Cadigir nagrały podczas pozyskiwania artefaktów z sarkofagu zażartą i długą walkę. Demony próbowały bronić grobu z instynktowną zaciętością, jakiej nigdy wcześniej nie zaobserwowano. Czyli po prostu nie chciały, żeby cokolwiek spowodowało to, żeby on wyszedł z sarkofagu. Bały się go. No to ładnie. Dobra, czyli tego dokumentu tutaj nie mamy. Dobra, przed nami kolejna tak w miarę ciężka arena walki z przeciwnikami. Tam będzie też sekret, który myślałem, gdzie jest. Tam będzie też sekret. Widzicie, są żołnierze, którzy walczyli z tymi demonami. A Samuel jakby nigdy nic. Zwróćcie uwagę. Oni już ledwo co sobie radzili tutaj. To może być ciekawe. Dobra. Pełne skupienie. I jedziemy, bo tutaj też jest ciężko. Mamy właśnie owego. Wow! Mało z nim zginął.
Udało się, ale było ciężko przez moment. Straciłem panowanie. Dobra, ale jest git. To też jest fajne, że tutaj blokowaliśmy sobie długość wzmocnień, a jednocześnie to, że w czasie jak pozyskujemy wzmocnienie, jak pozyskujemy wzmocnienie, to nam się życie regeneruje, bo tak mi uwaliłyby te czaszki. I w jasnym miejscu byłem, bo źle się zorientowałem, jak był ten Baron Piekieł. To jest nowy przeciwnik, on jest najsilniejszy w całej grze, jeżeli chodzi o podstawowych przeciwników, podstawowych mobów. No i by mnie ładnie zorał, ale dało radę na szczęście. Ale było blisko, powiem wam, było blisko. Dobra, tu jest wajcha z sekretem. Troszkę niewidoczna, ale... ale jest. Już myślałem, że uwaliłem, że uwalę, nie? Źle w ogóle poszedłem, ale te czaszki się nagle pojawiły. Zazwyczaj jak pokonuję barona, to lecę tam, nie? Żeby być blisko tej kuli i je później zdejmuję, ale... widzieliście, jak to wyszło. To mam sobie. Zbierzemy. Okej, cały czas nam się zbiera. To akurat dobrze. Dobra, niech będzie na razie tak jak jest. Pozbierajmy sobie amunicję. A dobra, do plazma gunner mam max. Dobra, tutaj wyrżnąłem się z amunicji do tego, do... amunicji do karabinu szturmowego. Tam macie sekret, ale zanim proponuję, zanim tam pójdziemy, bo tam jest Ultra Heart, czyli ładuje nam ponad statystyki życie i pancerz, ale zanim tam pójdziemy, słuchajcie, to proponuję iść dalej. To jeszcze bym wziął tą piłę plazmową, która tam gdzieś w okolicy była gdzieś. To proponowałbym iść, słuchajcie, dalej. To jeszcze amunicję zbierzemy. A nie, dobra, nie zbierzemy. Tu gdzieś były schody. I pokonać te gówna, co strzelają wyrzutniami rakiet i grubasa, a później dopiero wrócić do Ultra Herta i do sekretu. Dużo jest tutaj takich powrotów do wcześniejszych lokacji, ale ja bym jednak był za tym właśnie, bo to na tym najcięższym poziomie trudności może nas uratować każda amunicja. Okej. To chciałem sobie zregenerować. Aj. Dobra, czeka nas już ostatnia walka z przeciwnikami tak naprawdę. Ostatnia arena walki z przeciwnikami. Dosyć zdradziecka, ale powinniśmy sobie dać radę. Jeszcze mam tylko jeden punkcik. Ach, ulepszenia. Chyba, że nam się załaduje ten punkcik, jak znajdziemy sekret, ale wątpię. Gdybyśmy sobie już ulepszyli... żeby sobie robić wyzwanie z działka Gauza. Dobra, ja sobie już ustawię wyrzutnię rakiet. Bo to już mam maksymalną ilość też wyrzutnię rakiet. Bardzo mnie to cieszy. Nie straciłem dużej amunicji tutaj, ale przez błąd to bym zginął. Bo błąd orientacyjny. I mamy nowy wpis o Baronie Piekieł, to też wam przeczytam. Baron Piekieł. Baronowie to wśród rycerzy piekieł demony najwyższej rangi. Dokładnie. Rzadko opuszczają oni czeluści, żaden nie został jeszcze schwytany w ramach operacji łowieckiej. W związku z tym szczegóły dotyczące ich zachowań i fizjologii pozostają w większości nieznane. No czemu mnie to nie dziwi. I zanim pójdziemy do tego sekretu, który jest tam na dole, wam pokazałem, pod tym mostem, to proponuję sobie... A, dobra. Tam jeszcze mamy parę demonów do załatwienia. Weźmy sobie tutaj runę z... przedmioty. To też musimy zbierać. Ach, zginął niepotrzebnie.
dobra, tutaj właśnie o to chodzi tutaj, w tej walce, bo tutaj możemy troszkę stracić tego życia lub pancerza. A po co? Jak nam się przyda, słuchajcie, na maksa życie i pancerz ponad normę, w związku z ostatnią areną walki z przeciwnikami. O, dostałem. Dobra. Ach. Okej, okay, no trochę, tutaj trochę zginąłem, ale tutaj wolę sobie zazwyczaj pójść, niż później tracić to ten Ultra Health w sekrecie. No zaraz wam powiem, o co tak naprawdę chodzi. Okej. Okay. Ojej, zmieniłem chyba to zbieranie amunicji, nie? Nie mam cały czas. Zwiększa ilość amunicji. Dobra, okej. A czy coś tutaj jeszcze mamy z tych run, które by mogły było by ulepszyć? Dokonałem spodziewać, że zabójstwa chwały to nie. Zwierzę przytomność amunicji to używam. To już ulepszone. Zabij chwalebnie i wykonaj unikalne zabójstwa chwały. Wszystko jest na zabójstwa chwały tak naprawdę. I teraz proponuję sobie wejść do sekretu. Wziąć teraz w tym momencie ten Ultra Health. Znaleziono sekret, fajnie, mamy punkcik ulepszenia broni, sobie tym samym ulepszymy działko Gauza. Mamy już 6 punkcików, także ja sobie proponuję właśnie cyk. I wiązka ma teraz wokół siebie niszczycielską aurę. Poproszę. Pozwala ruch w trybie oblężniczym, jeżeli wykonamy wyzwania, a musimy zrobić zabić 3 lub więcej demonów wiązką trybu oblężniczego. No okej. Okay. Nowe punkty ulepszenia brony. I to jest ten Ultra Health. Ładuje nam ponad normę życie i pancerz. O nim już chyba wcześniej czytałem, nie? W związku z misją piątą, czyli wieża Argentu. Nie wiem, czy czasami to nie jest Plasma Gun. No dokładnie. Chociaż nam się tutaj runa zaliczyła z amunicją. Ale strasznie dużo tej amunicji trzeba zabrać, żeby to się ulepszyło. Po prostu dramat, ale nagroda jest naprawdę mega, bo wtedy ja już mówiłem w komentarzach, znaczy pisałem w komentarzach, jeżeli jak nam Shanti się pytał, czemu ja tak robię, to wtedy nam mogą wypaść, jeżeli będziemy robić zabójstwa chwały, nie tylko życie, ale też amunicja do BFG, czyli najlepszej amunicji tak naprawdę, najlepszej broni tak naprawdę w grze. Że naprawdę warto. Naprawdę warto. Dobra, tutaj już i tak nie będziemy wracać. Okej, okay, także tutaj i tak nie będziemy już wracać. Także ja bym proponował tam, gdzie ta amunicja jest, po prostu ją sobie wykorzystać. I sobie po prostu to zbierać. W związku z tym, że no, naprawdę nagroda jest solidna za to, jak ulepszycie sobie tą runę. Bo tutaj już na pewno definitywnie nie będę wracał. Tam i tak tej amunicji jest tam od groma jeszcze w czasie drogi. Też sobie jeszcze weźmiemy amunicję do wyrzutni rakiet, tu też mam od cholery. Okej. Okay. Cały czas nam się ta runka zbiera, słuchajcie. Bardzo mnie to cieszy. Tutaj coś. Tutaj kolejna amunicja. O, bo tutaj chyba wziąłem wszystko dokładnie. No i sekret mamy. Wszystkie sekrety, tylko został żeton pretorski i to jedno wyzwanie. Żetonów pretorskich. Ok. Czyli to będzie akurat łatwe do ogarnięcia. Tak myślę, gdzie tu by była jeszcze amunicja, ale znaczy nie ma co już wracać. Dobra, nie ma co, wiecie, spuszczać się. Chyba że jeszcze granaty rzucimy, ale nie wiem, czy to się liczyło pod zbieranie amunicji.
możliwe. Tu kolejna amunicja, widzicie, sobie też zbierzemy. A, bo ja się teraz wracam. Okej, okay, nie o to mi chodziło za bardzo. Nie o to mi chodziło. Przejdziemy sobie tutaj. Na schody. To mam praktycznie max wszystkiego. Później tutaj. O, już, bo już, te już są te tereny. Jest taki most, tam właśnie, tam gdzie walczyli ten ten gruba z tamtymi, którzy strzelają wyrzutniami rakiet. To już tam się przez ten most wtedy nie wracam, bo wolę nie ryzykować. Okej. Okay. Tam łatwo może sam tego mostu spaść. Dobra, pięknie, cały czas się nam zbiera. Dobra, raz, dwa, cały czas obserwujmy runę. 163, pięknie. Teraz strzelba. Cyk. 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 Cały czas się zapisuje. Zapisuje się, pięknie. I tak będziemy robić, słuchajcie. Czy jeszcze jakaś tutaj amunicja jest? Tutaj wcześniej nie wziąłem. Chyba nie, to będzie... O, wyrzutnia rakiet. Pięknie. Bo ja wiem, że już tutaj na pewno nie wrócę, także... Wiecie. Okej. Okay. Plasma gun. Okej, okay, ile tam teraz mamy? 169. 169. 70. No i widzicie, i takim to uroczym sposobem łatwo się zbiera ammo. Ale dobra, to już było wszystko. Tam za mostem już tak się nie bawię pewnie jak teraz. Bo tam już może nam ta amunicja się przydać. Bo już tak naprawdę jesteśmy przed ostatnią areną walki w tej misji. No, że no to jeszcze możemy uwalić, to jeszcze nie jest powiedziane, że wszystko, wiecie, wszystko ogarniemy. Zobaczymy, jak to wygląda ta wioska po ulepszeniu. No i tutaj już, znaczy tu jeszcze ok. Tu jeszcze ok, mogę jeszcze to z tą amunicją się tutaj pobawić. Gorzej właśnie tu na tym moście, tutaj właśnie, gdzie przeskakujemy. Ja już tutaj naprawdę nie chcę wracać, bo nie chcę ryzykować. Okej. Cyk. A, zebrana już. Aj, za blisko stałem tej wyrzutni. O, to nie szkodzi nic. Jak zapisuje się cały czas? 184, pięknie. O, i tutaj będziemy mogli już przetestować na pomidorkach. Bo widać taką aurę, że taki, taka tak skupiona wioska energii jest zdecydowanie większa. Cyk. Okej, okay, i cyk. No dobra, tutaj trzeba też uważać. Okej. Okay. Tam nie proponuję skakać, bo tu będzie kolejny dowód na to, że Doom to nie jest dobra ten platformówka, jaką chcą z nią zrobić twórcy, jeżeli chodzi o najnowszą odsłonę tej serii, czyli Doom Eternal. Jeżeli tam przeskoczycie, to i tak się nie złapie bohater. Musicie tu i tu. Dobrze. Dobra, załatwiony. Tego rozwalimy. Dokładnie, bo mi jest potrzebna amunicja, bo wywaliłem się z plasmagana. Tam jest jeszcze paliwko do piły, a to na spokojnie. Tutaj mi się to paliwko przyda. Jeszcze raz chciałbym tak zrobić.
tego i cały czas nabijamy strzelbę. Ok, jeszcze parę takich zabójstw podwójnych i mamy naprawdę ulepszoną strzelbę, że będziemy mogli tak dwa razy strzelić. Dwa podwójne strzały. Nie mam jeszcze na maksa tej amunicji. Jak to wygląda? Nie ma, ale to będzie ban. Dobra, mogę się już wrócić spokojnie po paliwko do piły. Tutaj też nie będziemy wracać. Tutaj nam się jeszcze zbiera amunicja. Cały czas z nami się nabija runka. Super sprawa. Jak się jeżeli zginę na ostatniej misji, znaczy na ostatniej arenie, to się wkurwię. Dobrze trzeba dobrze też mieć właśnie. O, jest dokument. Dobrze też mieć maksymalną ilość, słuchajcie, paliwa. W związku z tym, że możecie na piłą raz atakować Barona Piekieł, a oni też będą na końcowej fazie. Antropokup znalazł sposób na wykorzystanie swojej odrażającej fizjologii jako broń. Gdy dorosną na ich dłoniach, zaczyna się tworzyć chitynowa narość, tworząca twarde lufy. Gdy mięso w ich wnętrznościach rozkłada się, z dłoni zaczyna wyciekać trujący śluz. Antropokup potrafi pluć ze substancji z luf na dłuższe dystanse pod wpływem ogromnego ciśnienia. Niestabilna ciecz ulega zapłonowi, tworząc wysoce skuteczny biochemiczny miotacz ognia. No, czyli dostajemy ze smrodę, nie z ognia. Zazwyczaj to smród się, tak, znaczy jakieś tam dymy, to są łatwo palne, ale nie! Gówno cokup, czy jak to się tam nazywa, potrafi to przerobić na ogień, na broń. Yeah! Okej. Okay. Okej. Okay. Nie? Kolejna historia. Nas czekaj, na górze jest szatun pretorski. W swoich podbojach, w walce przeciw mrocznym duszom potępionych, ukazał swą siłę. Serafinowie zesłali mu na czas tej krucjaty niezwykłą siłę i prędkość. Swą potęgą zaś zgniótł obsydianowy kolumny świątyń krwi. Wyruszył bez cienia litości przeciw bestiom dziewięciu kręgów. Niezłomny, nieugięty, niepowstrzymany zabójca zagłady pragnął położyć kres rządom Krainy Mroku. Bestie dziewięciu kręgów. Ciekawe. Kto wie, czy czasami te część tych bestii nie poznamy w Eternalu. Pięknie. Zapraszam pana, tylko jeszcze tutaj weźmiemy sobie runkę do równowagi. Hej. Mamy tą równowagę? Wydłuża czas. To ceny demonów z równowagi? Tak, niby mamy. Będziemy z plazmagana go. Dodaję jeszcze dwa strzały i mam ulepszoną strzelbę, że będziemy dwa razy strzelać, ale to jeszcze przed tą areną. Także dobra, czeka nas kolejna walka. Mam nadzieję, że teraz to uda się przejść. A, i że tym pretarskim zapomniał. Jest tutaj. Jest tutaj, ostatni już. Okej. I kończono wyzwanie, zdobyto żeton pretorski. Ale i tak sobie nic tutaj nie ulepszymy, jeżeli chodzi o ekwipunek. Tutaj na maksa 4 aż trzeba, żeby jeszcze bardziej zmniejsza czas przeładowania się w wyposażenia. Będzie lepsze niż to. Szybsze zmienia broni, szybsze łapanie się krawędzi, szybciej zmienia modyfikacje broni. To takie średnie. Rozbieramy na te granaty. Już powiem wam szczerze, że mam ciarki teraz przed tą ostatnią misją. Zobaczymy, jak to będzie.
mamy kolejny wpis. Olivia Pierce jest w obiekcie Argentu szefową działu badań biochemicznych. Edukację odebrała w Strasburgu, gdzie z najwyższymi możliwymi stopniami otrzymała tytuł doktorski za pracę w dziedzinie biochemiki i genetyki, a następnie dołączyła na Marsie do swojego dawnego mentora Samuela Haydena, by stanąć na czele projektu Lazurus. Kilka miesięcy po przybyciu na obiekt Argentu wykryto u niej ostrą skoliozę idiopatyczną. Przyczyna tej deformacji nie jest znana. Mając do wyboru spędzenie reszty życia na wózku lub przejść z eksperymentalnej procedury leczenia ciała, Oliwia wybrała tą drogą. Po kilku miesiącach odosobnienia zaczęła ponownie pojawiać się wśród ludzi. Tytanowy egzoszkielet, czyli ona też jest takim robotem, tytanowy egzoszkielet wszczepiony w kręgosłup pozwolił jej poruszać się o własnych siłach. Choć pozwala on jej wystawiać i samodzielnie się poruszać, sprawia jej również niewiarygodny ból. Oliwia nie zgadza się na przyjmowanie leków przeciwbólowych w obawie, że wpłyną one na jasność jej umysłu. Dobra, przejrzyjmy się wszystkiemu, czy to jest zdobyte. Pancerz mi tutaj niepotrzebny. Tak, wszystko jest ogólnie zabrane, wszystkie tutaj znajdźki, sekrety, wszystko ok. Dobra, czeka nas ostatnia bitewka. Do tego wybieram na szybką zmianę Obrzyna i działko Gauza. Zobaczymy, jak to będzie. To jest ciężka rozpierdowa. Jest, udało się. Moi drodzy, udało się przejść. Nowy punkt lepszenia broni. Mówiłem, że działko Gauza jest najlepszą w grze. I macie tego dowód. Słuchajcie, pomogło nam tutaj wymieść to całe towarzystwo. Mam nadzieję, że nie było problemów z nagraniem, bo już miałem dosyć dzisiejszego nagrywania. I te same problemy, kurcze, techniczne, struktury technicznej. Dobra, zebraliśmy trochę amunicji. Wyrzutnie rakiet mam na maksa. Tutaj było ciężko, ale jak dobrze ogarniecie bronię czy pozycję demonów, to będzie bez problemów tą misję sobie przejść. Działko Gauza tutaj bardzo też pomaga, nie? Okej. No już tutaj warto sobie tą runkę napędzać. Tego prostego też powodu, że już praktycznie tutaj już nie wrócimy. Także o tyle dobrze. Wysłałem się z całej amunicji do karabinu szturmowego, może to i lepiej. Dobra, tutaj już żadnej amunicji nie widzę. A, jest jeszcze do strzelby, okej. Cyk. Powiem wam, że jaka ulga, że już nie muszę tego ćwiczyć na Nightmare Mode w trybie wyboru misji. Tyle razy przechodziłem tą misję, że aż po prostu aginąłem wszędzie. Nawet tutaj dzisiaj rano grałem, to zginąłem po prostu tutaj w tym miejscu, nie? Na tej arenie, gdzie nigdy tutaj nie ginąłem. Największy problem tej misji to też były te przywołacze, czyli druga arena walki z przeciwnikami. Tam było przesrane, ale się udało. Także jest wszystko
Gites. Tam już się nie ma co wracać, i tak możemy się wywalić na ryj, ale ja wolałbym nie. Także tutaj jest nas Torkowak, którego odkrył Hayden. Zwróćcie uwagę, że już nie ma żołnierzy nigdzie. Wszyscy zginęli. Przeżył tylko Hayden. To też trochę nam mówi o tej postaci, że ona poświęci wszystko do osiągnięcia swoich celów. Że nie za bardzo można mu ufać. Widzicie? To jest właśnie... To jesteśmy my w sarkofagu. Także ciekawo. Dobra. Cieszę się, że w końcu mogę zakończyć tą misję. O. Udało się. Okej, słuchajcie, moi drodzy. Z tego to by było na tyle. Jeszcze sobie zapiszę i wyjdę. Pokażę wam jeszcze, że to jest na ultra koszmarze, jak zawsze to robię. I jeszcze raz bardzo was przepraszam za te cinki, za te, jak wyszedł ten materiał z tej misji, ten pierwsza część, bo to będzie podzielone na dwie części. Widzicie, kontynuuj misję, mamy obiekt Argentu zniszczony. No, ultra koszmar, także widzicie, no będzie się działo, na pewno się będzie działo, słuchajcie. Także udało się, słuchajcie, cieszę się z tego powodu. Także no, dziękuję wam bardzo za to, że poświęciliście swój czas na moich materiałach z Doom na najcięższym poziomie trudności. Przepraszam was jeszcze raz za to, co jak wyszło, że po prostu przycinało. Sami widzieliście, ja wam to jeszcze wrzucę, jak wychodzę z OBS-a, jak wchodzę, jak próbuję ustawić jakąś opcję, żeby mi nie przycinało. Mam nadzieję, że już teraz nie sprawdzałem tej ostatniej areny i przedostatniej, gdzie byli baronowie piekieł, czy po prostu nie przycina. Chyba już nie, tam takie letkie ścinki są, ale już w miarę powinno to być ok. No jeszcze raz was za to bardzo przepraszam. No słabo wyszło, jeszcze ten materiał cały w pierwszej części w ogóle tam tnie, ale no nie wyrzucę tego zważywszy, że nie da rady wyczytać punktu kontrolnego jeszcze raz tego przejść jak na Nightmare Mode, bo tu nie ma checkpointów, nie? No jak, chyba jak wyjdziemy tam jakoś przy ten, to można wymusić na grze checkpointy, ale kto wie, czy nie jest jakaś ograniczona ilość tego. Także ja bym wolał jednak nie ryzykować. Dziękuję wam jeszcze raz bardzo za uwagę i cieszę się bardzo, że przeszedłem tą misję, że w końcu mogę zacząć trening kolejnej misji. I widzimy się w następnych materiałach, hardkorowych materiałach z tej serii, jakże innych serii na moim kanale. Trzymajcie się, dobranoc. Cześć.